Z jednej matki jesteśmy jedną armią. Nie łykamy papki, którą nas karmią. W dodatku spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę. Razem z jednej matki jesteśmy jedną armią. Nie łykamy papki, którą nas karmią. W dodatku spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę. Ej szwagier, sprawdź mnie, brzmię jak dobry szlagier. Knujesz, choć wyprostuję cię, choćby magier. Gdy nie czuję, nie propsuję jak szczodry klakier. Przecież za takie rzeczy płaci się fakiem. Nie kupuję złotych płyt, wyświetleń czy lajków. Cześć, witam was serdecznie z tej strony Naleśnik. Dzisiaj znajdujemy się w Kazordon. Dzisiaj pokażę wam ekspowisko o nazwie Spike. Znajdujemy się oczywiście na świecie Refugia, ponieważ chcę zacząć grać sobie z Hastim trochę, którego serdecznie pozdrawiam. No i co? Spike jest w mieście Kazordon. Bodajże 25 levela można tam wejść. Preferowane jaku to jest jak najbardziej na wszystko na teren, na ziemię. No i z racji tego, że zrobili na każdym świecie do 50 levela exp razy 2, chcę podexpić jak najszybciej level, żeby móc sobie z Kastim pograć, no ale to już zobaczycie zaraz. Muszę dobić 30 level szybko, żeby wbić na, znaczy 28, żeby wbić na Thunderstormy. Myślę, że szybko to pójdzie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Do tych Spike to jest taka wieżyczka i dostęp do niej ma każdy level. Tam zależy od którego levela, tam bodajże jest co 10 czy tam co 20, nie pamiętam dokładnie. No i można zacząć sobie od 50 levela, zaczyna się ciężko, bo są potwory takie jak Crystal Crushery, które są już bardzo silne, więc trzeba uważać, najlepiej mieć firebomby czy coś, albo po prostu złeka zabijać, bo jest bardzo ciężko. No po prostu kurwa no nie! Boże, czy ty to widzisz? Nie, a ty? Zadam ci odpowiedź, udzieliśmy na nie pytanie. I harcu będzie stan panie, to żądanek na przystanie. Na długi mikrofon łajowy, krótka obstrukcja i sługi. Sąsiadów szysz do połowy, no bo głośniki pobudzisz. Zero wstawania przed snem, nosi ulukruja i chce przestać. No, żeby wbić te 28 na te Thunderstormy, to już pójdzie lepiej szybciej. Bo tak z tych flantów to jest porażka. Sami widzicie. Nawet ten level mam dobry, bo 43 w tych czasach to jest w sumie nic. Ten offline training jeszcze z kilka razy 2 to masakra. No ale zobaczymy. Nie wiem, czy piszą, że jest ekspresja 2, ale nie wiem, czy z ADS-a się dostawało tyle. Nie wiem, musiałbym sprawdzić tutaj. To jest 500 ekspa, to chyba tak. Lota nie zbieram, bo pieniądze na razie są. Jeszcze trochę Kasty mi pomógł, z czego mu po raz kolejny dziękuję. I co? Spimy. Gdzie to jak krew z nosa, masakra. Czy potworki jakie tu są, no to co? Zombie właśnie, krypty, demon szkieletony, ghosty. Na wyższym poziomie chyba będą nawet te korymy. Earth Elementale, Ancient Skaraby, co jeszcze? Gule, gargolce, więc można sobie wziąć taska na gargolce, jakoś się tam bije.
No i najlepiej jak na awalanczach tutaj jak zbić, bo są DS-y, właśnie wszystko można z awalanczy bić. No po prostu kurwa, no nie. Tak jak mówię, Teraseta, jak chcecie to ekspić, bo bez Teraseta na większym levelu będzie bardzo, bardzo ciężko. Zero wstawania przed snem, nosi ulukruja, nie chcę przeszukać oznaczenie i zachowywać się nieco ze mną jak z dzieckiem kochanie, bo stąd tym lodzie kruchanie, to kropulanie, hardy part, jak ja stanę bezę, ja chyba po papie matem. Nie wiem jaki eksp tu możecie osiągnąć, bo ja na urodzie zawsze grałem tutaj, ale zaraz sprawdzimy, jak będą tu zresztą. O, i właśnie amulety zapomniałem założyć. Najlepiej też właśnie taki silver amulet, który daje 10 protekcji od ziemi. Bardzo się tu przyda. Nie mogę jeszcze teraz, ja to zrobiłem za mały level, ale będziemy próbować. Odbiłem 28 levelek. Mam już Thunderstormy, ale idę się zrefilować i wrócę, to będziemy zaczynać porządnie ekspić. Okej. Jestem, wbiłem level, wbiłem nową różdżkę i odkryłem, że mogę wejść już na większy, lepszy poziom. Więc zaczniemy sobie ekspić z Thunderstormami. Co do tego ekspowiska, według mnie knajci tutaj nie powinni ekspić na pewno sami. Paladyni mogą już od 25 na Royal Spirkach spokojnie. No i magi też już jak właśnie na Thunderstormach też preferuje 28 level. No i to tyle w sumie. Nie pamiętam gdzie tu biegać, żeby dużo potworków, no zaraz opanujemy to. Będziemy tu ekspić usta hardcore. Ja to jestem tak, że wolę ekspić bardzo szybko, hardkorowo. Jak padnę, no to trudno nie. Tu te parale to dobijają człowieka. A nie, 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 nie. Jest ciężko czasami, no ale dajemy radę. Widzicie, tych gargole bardzo jest dużo, więc z magami, obojętnie z jakimi postaciami, naprawdę opłaca się brać taski. Ja nie wziąłem, no ale trudno. No ale jak dla was to jak najbardziej. Na pewno szybko wpadnie ta, zawsze punkty, potem ta, nie wiem czy jest boss, musiałbym sprawdzić, raczej nie ma bossa gargulców, no ale zawsze jest ten punkt do taska, tak? Tutaj jest gdzieś miejsce z kremami, bo staram się wam je pokazać, no ale naprawdę byście mnie zobaczyli, bo długo tu nie byłem. Tak przelecę, postaram się po całym respie przelecieć, pokazać mniej więcej ile potworów, gdzie, jakie. Tak z lota, no to tylko te GP-ki właśnie takie stakowe, z tych mumii, jakieś Black Perły, z DS-ów, tak, jakieś bardziej takich rarków to nie lecą, więc może być tu na zero leciutki profit z GP-ków, jak ktoś oczywiście zbiera. No jest trochę DS-ów tutaj w dolnej części. Praktycznie same, to może zabić trochę.
złomany nie mam. Krytyczne sytuacje. No, ale tutaj właśnie te zombie bardzo wkurzają, bo widzicie, ani w Thunderstormy w to nie chodzi, tylko sam flam jeszcze po 20. To chyba, że paladynami jesteście. To jest okej. Wbijemy jeszcze ostatniego ruma, sprawdzimy ile tu jest K na godzinę. Tworów jest czasem dużo, z tego co widzicie. Trzeba być czujnym. O właśnie. Gdzie jeden hit i red HP. Idę tu, a tu tych zombiaków zaraz padnę pewnie. Okej, udało się przeżyć. Jak już ma się ten 30 level, to można przyjść właśnie trochę mieć awalanczy, trochę GFB-ków. To będzie wtedy wszystko fajne. Najgorsze, wiecie, jak macie grupkę, na przykład zombie DS, no to jedynie, no właśnie, padnę zaraz 16 życia. Zapominam z tą maną, bo na knajcie to nigdy mi nie brakowało tej nighty. Już level szybko idzie. Podoba mi się. Ja mam na godzinę. Godzinę jest 215 tysięcy. Jak na 28 level, myślę, że bardzo dobrze. W górną część. Jedynie o, zapomniałem z DS-u, leci Guardian Shell, tak. Zawsze można sobie zrobić w serwer logo, że nie widać hitów, to jak ktoś jak spitek jak ja to może zobaczyć, to w razie czego podnieść, to tamte 2K wpadnie. Jest praktycznie zawsze pusto, jeszcze nigdy się nie spotkałem, że ktoś był, chyba że na 100 plus spajku, no to tam już ktoś lata, już nawet większe levele, bo nawet i tu 500 na levele kpią. Jest bardzo dobra jak dla nich. No i jest wolny przede wszystkim, tak? Zagracie do świata, które są zarąbane ludźmi, czy coś, nie macie gdzie jak spinałem levelko, to tutaj jak najbardziej polecam. Jest bardzo fajnie. Sami w sumie widzicie. Trzeba być czujny. Się kończą niby 200 tych ładunków, ale co to jest? Jak to wszystko bije z tego? Szukam tych korymów, ale nie wiem czy to nie było na wyższym poziomie. Chyba jakiś palady chciał przyjść tu na korymach, przecież bardzo super, tak? Uda ze sobą brać, bo nie leci. Będzie wszystko ok.
zawsze bierzcie sobie więcej, oczywiście nie runek, nie, tam 100 manasów, 300 runek to jest ok, według mnie, chociaż szybciej mi się runki skończyły niż manasy, więc pamiętajcie, żeby ciągle do depo nie latać jak głupki. Jeszcze tu pójdziemy na dół, bijemy 30. Kręciło się coś. 270 na godzinę expo. Myślę, że spokojnie do 300 dam radę dobić kiedyś tam. Może na wyższym troszeczkę levelu. Na każdych serwerach, według mnie to jest bardzo dobre, bo te początkowi gracze mogą się wyekspić w końcu na czymś i dogonić tam trochę z levelkiem. Level up. Okej, to ja bym miał dzisiaj na tyle do powiedzenia. Myślę, że jeszcze będzie filmik z tego, jak będę już miał większy level. No i co, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, na Twitchu też streamuję, więc zapraszam Was serdecznie. Na razie dzięki, trzymajcie się, cześć!